Jeszcze przed oficjalnym otwarciem mostu burmistrz miasta Janusz Rosłan mówił o uciążliwościach, których doświadczali mieszkańcy osiedla Nowakowskiego. Mówił o historii budowy tego mostu. Przy tej okazji wymienił długą listę osób, którym należałoby podziękować. Poczynając od ministra Szmajdzińskiego i od władz wojskowych poprzez firmę Black Red White, nadleśniczego Tadeusza Kowala, który dostarczył drewna, z którego jest nawierzchnia, podziękował samorządowi mieszkańców, dyrektorowi zespołu szkół, projektantowi, posłom i wszystkim ludziom, dzięki którym ten most mógł powstać. Panie pułkowniku, panie burmistrzu, ja chciałbym jako mieszkaniec tego osiedla w imieniu własnym, w imieniu wszystkich mieszkańców tutaj podziękować za to, co dla nas zrobiliście. Ten most to bez przesady jest nasze okno na świat. Gdyby nie ten most, nasza droga do miasta rzeczywiście wydłużyłaby się bardzo dużo, a byłyby to drogi polne, których odśnieżanie w zimie byłoby co najmniej uciążliwe. Więc to jest dla nas rzecz bardzo ważna i można powiedzieć, że nie do przecenienia. Cieszę się bardzo, że są tacy samorządowcy, którzy swoje deklaracje o wrażliwości na ludzkie problemy przedwyborcze potrafią udowodnić po wygranych wyborach. Tak się stało w tym przypadku. Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie i burmistrz miasta i jego zastępca, przewodniczący Rady Miejskiej. Dokonali także przedstawiciele władz wojskowych i Rady Osiedla. Panie burmistrzu. Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę, panie burmistrzu. Pan Skałecki? No i cóż, stało się. Przy okazji tej uroczystości rozmawialiśmy z kilkoma rozmówcami, którzy chcieli wypowiedzieć się na temat związany właśnie z tym nowym mostem. I ten prowizoryczny most, którego resztki jeszcze tutaj widzimy, służył mieszkańcom od 1974 roku. No niestety przeprawa przez ten most była zbyt niebezpieczna i musiałem podjąć decyzję o zamknięciu tamtego mostu. A w związku z tym powstała konieczność dobudowania nowego mostu. Tego typu mosty, które przede wszystkim wojsko się specjalizuje jako obiekty tymczasowe, wykonywane są zazwyczaj z konstrukcji stalowej jako dźwigarów i z nawierzchnią drewnianą. Po tym moście mogą spokojnie, bez najmniejszych problemów przejeżdżać pojazdy o ciężarze całkowitym do 40 ton. Jeżeli chodzi o mosty, które wybudowaliśmy, to między innymi w Krasnym Stawie, w Hrubieszowie, w Biłgoraju, ostatni most. W najbliższym czasie szykuje się prawdopodobnie budowa mostu jeszcze w miejscowości Kozienice.